Siemanko, dzień dobry, witam Was we wtorek. Ja przyszedłem tutaj w pierwszej kolejności do garażu. Podstawiałem te pomalowane, no i przygotowałem sobie następne do malowania, które poschły. Przedmuchałem powietrzem, no i zabrałem się za malowanie. Tu jedną też czapeczkę wziąłem, bo też była podeschnięta. No i lecę z tym. W pierwszej kolejności to maluję. Pogoda na zewnątrz dzisiaj nie będzie dobra, żeby kleić, no bo od 12 pokazują też ze śniegiem, że ma walić do wieczora. Więc nie będę zaczynał tu nic kleić, no bo po prostu nieodpowiednia pogoda jest do tego, no i też chłodno. Jutro nie ma być koło 5 stopni i niby przejaśnienia, więc może można by było uderzyć temat klejenia tego na murek. Zobaczymy, jak to będzie. No a jak tylko skończę tutaj, to wlatuję na kibelek i montaż tych halogenów w pierwszej kolejności, a później będę musiał otworzyć karton ten od tego zestawu kibelka i zobaczyć, czy tam wszystko jest, bo trzeba gdzieś skoczyć na miasto po te łączniki krzyżowe, więc wtedy od razu bym to kupił, co tam by było potrzebne, i po tych halogenach zamontuję kibelek. Jak starczy czasu, to będę bawił się z tymi łącznikami, żeby już wszystko tutaj popodłączać. Mam tam jeden krzyżowy, tu drugi, trzeci, czwarty, cztery krzyżówki mam do założenia, jeden zwykły, no i tam jakieś gniazda, tam będę mógł jedno założyć na pewno. Gdzie jeszcze jest? Tam mamy, no tu są, ale to nie wiem, czy jest sens to zakładać przed pryskaniem, chyba nie będzie sensu, więc te sobie odpuszczę, ale zakupię już, żeby mieć. Także taki będzie plan na dzień dzisiejszy. Ogólnie też w tym tygodniu miałem być gdzie indziej, bo wujek mnie prosił, czy nie wymuruję mu komina systemowego od wysokości stropu. No i byłem w sobotę w hurtowni zobaczyć, czy mają tam te moduły i ceramikę 200, ale nie mieli, a wujek chce 200. No i miał ogarnąć, ale chyba nie udało mu się tego ogarnąć, więc w związku z tym działam tutaj. No i tak się zastanawiam, czy do końca tygodnia będę miał co robić, ale myślę, że będę miał, bo jakby się okazało jutro, że można by było kleić, to bym kleił te czapki, a jak nie, bo pogoda gdzieś tam nie pozwoli, to chyba trzeba po izolację skoczyć. Najwyżej do blaszaka wrzucę, na razie niech leży, czeka. No i coś tam dalej będę myślał wtedy, co to zostanie jeszcze. Czwartek, piątek, coś się chyba wymyśli. No zobaczymy. Okej, ja już jestem gotowy do wiercenia. Pozaznaczałem sobie tutaj punkty na suficie. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo tutaj ciemno. Dwa punkty na suficie, gdzie mam nawiercić otwory. Tylko patrzę tutaj, 125 mm. I ja chyba dawałem 140 tu drewno, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz wywiercimy otwór, to będziemy wiedzieć. Ewentualnie zawsze można tutaj odkręcić ten kawałek metalu. No i zobaczy się zaraz. Nie pamiętam, czy tą stropian wycinałem, czy jak. Czy to zaraz mi się zacznie sypać. Dobra. Czy mi się uda tu ominąć przewód też, tak? Bo nie chcę za bardzo on mi wejść tutaj do środka. Kurde. Tak na ryzyku trochę, nie? Właśnie, kurde. Nie chciałbym mieć kabla, kurde. Już dziawnąłem, ale tylko otulina na szczęście. Dobra, udało się. Właśnie sypię w gałę. To co to jest? Padła izolacja i styropian, który trzeba się wyciąć, więc będę musiał iść po ten nożyk taki. Trzeba się tam zrobić miejsca trochę. Naciąłem. Nie trochę, ale mam tutaj luzu, więc będzie ok. Ten tutaj wepchnąłem, więc nie powinno być z tym problemu. O kurde. Ale tu zasłoni nam, bo... Tylko tutaj trzeba nie podmalować chyba. Ta jest to robione obowiązkowo do wycięcia.
Tutaj będzie. Tam jest dycha styropianu i tu mamy od cholery luzu, więc wejdzie nam na pewno ten halogen. Tylko trzeba ten styropian teraz iść wyciąć. Idę po nożyk jakiś i trzeba będzie go wyciągać stamtąd. Dobra, wychodzi na to, że to małe, także odkurzę teraz tu ten cały bałagan i zaraz przymierzymy, czy podejdzie wszystko jak trzeba i będzie można chyba podłączyć. O! Gałek. Dobra, mam to ogarnięte i teraz patrzę, jakby to rozwiązać, żeby to zamieścić tam. Nie za bardzo mi to podejdzie, albo musiałbym styropianie tam dużą jamę wywalić, chociaż i tak to będzie mi ciężko tu włożyć, bo ja tam od góry, jak robiłem w domu, to mogłem sobie od góry dojść, a tutaj nie mam dojścia od góry już. Więc nie wiem, czy nie rozkręcę tego i tylko skręcę, pozbędę się do tego koszyczka całego chyba. I taśmą się opierdzieli tą izolacyjną. Tak, i zostawię to na kostce owinięte taśmą. I tak to będzie chyba wyglądało, powiem wam, bo nie wejdzie to mi z tym, utrudni mi to mocno sprawę. I tak to wypierdzielę, to tylko przewody do tego, opierdzieli się ładnie taśmą izolacyjną, całość i będzie jak trzeba. Wbił śrubokręt. Żeby się zgadzało. No właśnie, tam to jest, kurde. O, wlazło. I wlazło. I wylazło wszystko. Teraz. Tak jak teraz ma być. Dzisiaj pierwszy raz śnieg ma, słuchajcie, u nas popadywać. Patrzyłem ten radar i całkiem jest to możliwe. No i jutro na razie się prognoza zmieniła 2 stopnie na dzień, więc raczej na zewnątrz robota odpada. Biorą ocieplenie tam chyba od niedzieli, teraz już się też przeniosło. Więc tymi czapkami nie podziałam zbyt szybko. Tu jeszcze zapomniałem jednej rzeczy, nie zrobiłem akryli dookoła parapetów, więc kolejna rzecz, którą muszę zrobić, zamówić tu szafeczkę, też jakąś umywalkę można by było zamontować, ale oczywiście tego nie zrobiłem. Coś trzeba będzie zrobić, chyba że pojadę, zobacz, znajdę coś w sklepie, ale to pewnie 2 razy tyle co w necie. A tu nie potrzebuję, tam nie wiadomo czego. Aby ręce można było umyć i tyle. Dobra, obtaśmuję to dookoła. Mam nadzieję, że tam po 2,5 mm mi wejdą w to. Tam podwójnie będzie musiało być, kurde. Ciekawe. Dobra, zataśmuję i zaraz to wrzucamy. Dobra, mam zaizolowane i teraz pytanie, czy jak to mi wejdzie tu, mi kurde tego starczy, czyli tak nie będę musiał wyciąć tam w boku. No właśnie. W sumie powinno niby starczyć. No to tylko w teorii. Mógł ten tutaj włożyć. A i czy mi się te zapadki tutaj uda wcisnąć? Czy styropian nie będzie przeszkadzał? Nie będzie przeszkadzał. No i dobra, i mamy tu wystarczające miejsce, żeby żarówkę chyba założyć. Zaraz zobaczymy zresztą, gdzie ona była. Tutaj jest. Siedzi.
się robiło, a to było wkręcane chyba, nie? Taką tą folinkę zdajemy stąd. Trzeba będzie podmalować, już widzę, ubrudziłem opami. Wchodzisz, wchodzisz, co jest, jak to miało być? Nie tak. Kurde. Tu jest luz. Gdzie jest to? Ta, tutaj. Taką powinno wejść teraz. O. Dobra, to tak zostawiam. I to samo robię tutaj. Tylko, że na podwójną, ale powinno dać radę. Jakoś to się schować. Przyjmie się to? Przyjmie się. Miałem zapytać, jak tam oglądaliście wczoraj mecz Polaków? Kurde, powiem wam, ja nie wiem, to jest cały czas ta sama opowieść. I jaki trener by nie był, to tak podobną taktykę obiera. Normalnie myślałem, że mnie szlak trafi wczoraj, jak strzelili Polacy gola i nagle jest wielkie cofnięcie się do tyłu, słuchajcie, i bronimy wyniku za wszelką cenę. To oczywiście, moim zdaniem to jest taktyka trenera, to normalnie było widoczne, że nagle jest kompletny powrót do tyłu i już obronimy na pewno. I sam do siebie mówiłem, że to się zemści, bo była w pewnym momencie taka akcja nawet, że byliśmy już grubo pod polem karnym, 5 zawodników mieliśmy i nagle leci piłka, z powrotem jest cofana do bramkarza. Co to kurde jest? Zamiast grać, próbować strzelić drugą, to nie, za wszelką cenę remis. Tylko i wyłącznie remis. Dla mnie trener do wywalenia, słuchajcie, bo to jest przegięcie pały. Ja nie wiem, walczymy o zwycięstwo zawsze, a nie jakieś utrzymanie się. Nic nie osiągnął z drużyną na Euro. Teraz nawet w Lidze Narodów tak samo nic. Dla mnie wyjazd i tyle. Tylko żeby wzięli jakiegoś Polaka, nie? Tak mi się wydaje. Polak powinien polską drużynę prowadzić, moim zdaniem, i tutaj żaden czarodziej z zagranicy nie przyjedzie, nic nie zrobi. A coś probierz, widziałem tą konferencję po meczu i on mówi, że on cały czas jest w trakcie budowania drużyny. Słuchajcie, jak na razie to ja tu żadnej budowy nie widzę. Widzę tylko wymienianie ciągłe zawodników i tu budowy żadnej nie ma. I tak naprawdę, chociaż tam paru tych wziął, co się tam pokazało, nie? Ten Urbański, kto tam jeszcze? No wczoraj ten Piątkowski strzelił tego gola. No to coś tam, jakieś tam, nie wiem, nosa miał może do tych zawodników, żeby wziąć. No ale kurde, to tak. Ta taktyka na obronę to jest jakiś żart normalnie. Pamiętam przy Nawałce strasznie mnie to irytowało, choć Nawałka dzięki temu trochę więcej osiągnął. No a tutaj to osiągnięć nie ma. Myślałem, że to się właśnie zmieni. To wszystko wskazywało na to, jak na początku te mecze były rozgrywane. No a jak to u nas wyszło jak zawsze. Więc słabo. Słabo i jeszcze raz słabo. Nie wiem dlaczego, na pewno kibice byli zawiedzeni na maksa, nie no. To po prostu, a to tak jest zawsze, że się takie sytuacje właśnie się mszczą. Że zamiast człowiek korzystać, to nie. 5 byli przy, kurde, polu karnym i przecież nie ma co ukrywać, ale stwarzaliśmy te zagrożenie pod ich bramką, więc dlaczego nie próbować dalej, żeby wygrać, tylko... Ale to takie mi się daje z podejście trenera, żeby uratować swoje dupsko, żeby nie było, że wypadłem z barażów, nie myślał po prostu o drużynie, o tym, żeby było zwycięstwo, tylko o tym, żeby swoją dupę, jakby to mówić, trochę obronić, że w razie czego on zremisował ze Szkotami i dzięki temu mamy jeszcze baraże, żeby powstać w Lidze Narodów. Tak jest moje zdanie. Tutaj egoizm się włączył po prostu, a nie wiem, zawodnicy nie powinni go słuchać moim zdaniem i tyle. Tylko, że znowu nie posłuchają, to stracą... Stracą miejsce w kadrze i to jest wszystko, kółko się zamyka, więc do dupy, jednym słowem mówiąc. Dobra, mamy to dobrze poizolowane. Teraz tylko to wrzuci, to jest teraz podwójny, więc nie wiem jak mi to wyjdzie za bardzo. Czy podwójnie mi to wyjdzie. Czy zostawiłem wystarczająco zapasu tutaj. Bo to musi w tamtą pójść. No właśnie. By nie było, że tego nie przemyślałem. Zaraz będę mówił, a nie mówiłem? No tu jest luzu, przecież mamy. W tamtą stronę.
No to tu weź gdzieś sobie. Właśnie tam, tylko jeszcze trochę. Tak o. Teraz, żeby te nie przeszkadzały. Właśnie. Złapie? Muszę się tak tutaj kurde ułożyć jakoś. Ale kabel obawiam się, że będzie przeszkadzał. Gdzieś jest lipa. Gdzieś się zaczepiło. Co za menda? Tylko gdzie? No właśnie. Muszę to obrócić trochę. Teraz jeszcze gorzej. O, łapak sobie przypieprzyłem. A, to bolało. Już wiem, co czuje mysz łapana w łapkę. Pierdzielone. A już widzę, co tutaj się dzieje. Dobra, bo tutaj ten styropian coś niżej leży. Ale go tam nie dociska, on tak już jest i tak też będzie, więc jeszcze sposobem by było pierw tą wsunąć, a później tamtą, ale czy tak zagra to. Gumki już pospadały. Raczej i stąd je wydobędę. O, siedzi, dobra. Mamy to. To zakładam. Ogarnę po tym i za ten karton jeszcze otworzę z tym. Od kibelka, co tam w ogóle jest. Bo to taki kibelek na raty bez pierwszej wpłaty. Z niższej półki można powiedzieć, dobra. No właśnie, dobra. I siedzi. No ta satyna i chrom, dwa inne są, ale życie. No bo takie były i takie dałem. Równo to jest? Musi być, bo metrówka mierzona. Dobra. Tu sprzątam i ten kibelek otwieram. No i dobra, rozkładam to. Na pewno będzie ta rura przyłączeniowa potrzebna. To będzie podstawa. To trzeba będzie zakupić. Tak więcej to nie wiem. Co my tu mamy? To jest wszystko do odprowadzenia wody. Spłuczki. Tu za wiele nie ma, a wkręty są montażowe? Tu nie widzę. Trzeba go wyjąć stąd, zobaczyć. Coś powinno być chyba, nie? Czy mam sobie sam nabzykać to? Zawsze chyba było. W zestawach, nie? Z kartą się wyniesie, to będzie więcej miejsca. Decha. Coś tu jest. No ale to jest ten, przecież góra. No nie mówcie, że nie ma tego. Też trzeba będzie kupić. Na to wygląda. Chciałeś tanio? Masz tanio. Tak, też pusto. No nie ma. Czyli już wiemy, co trzeba zakupić. Zestaw montażowy i tutaj tą rurę do połączenia. No chyba średnice wszystkie mają taką samą, nie? Tu się niczym nie powinno różnić. Standardowo będzie. No nie ma nic. Dobra, to już wiemy, co, czego nie ma. Mogę się pakować i spadać. Nie, to wyniosę przy okazji. Tam zostawię jeszcze, niech leży ten kawałek. I ten, wracam. No i będziemy go montować. Dobra, ja jestem po zakupach. I zakupiłem tak. Te przyłącze do kibelka. Bardziej jestem za tym, żeby to zapodać, ale nie wiem, czy mi wystarczy, jeśli chodzi o głębokość. No właśnie, kurde, ile my tu mamy? Z 10 cm, a tam ile idzie poniżej posadzki? Tu idzie, powiedzmy, że z 5 poniżej posadzki. Na razie nie to otwieram, żeby zapachy tutaj się nie wdawały jakieś. No to może styknie, ale w razie jakby ten nie styknął, no to mam ten drugi, taką harmonijkę. To już na pewno podejdzie. Łączniki wziąłem schodowe w sumie, no bo nie są mi tu krzyżowe potrzebne, jak mam tylko po dwa punkty i tak. Milano.
Włoski design. Na tym mi najbardziej zależało w sumie. I mam tu te prosto z Bostonu te śruby montażowe do kibelka, żeby go tam przytwierdzić do posadzki. I coś jeszcze? A, i mam to, bo w pierwszej kolejności to chciałbym zrobić. Gdzie ja to dałem? Nie mówcie, że wyniosłem już. Podłączę sobie światło tak na krótko na razie. Nie będę się teraz zabierał w pierwszej kolejności za te łączniki, tylko pierw za kibelek, więc połączymy tutaj sobie i tak na krótko i będziemy mieli temat oświetlenia w środku, chociaż gdzieś zorganizowane, bo ciemno dzisiaj. Już śnieg z deszczem popaduje, później śnieg ma padać sam, ale powyżej zera jest. Patrzałem przy blaszaku, niecałe plus jeden na termometrze. No to byśmy mieli, tylko nie mam już kurde wagon, znaczy gdzieś jeszcze mam, ale nie wiem gdzie. To damy na razie jedną wagę, a drugą damy na ten. Na złączkę taką zwykłą. Wejdzie. Ale nie wejdą mi dwa w jeden, muszę tak to zrobić. Delikatnie tak, o i ten. Zaraz nastanie jasność w kibelku, no i co, trzeba przymierzyć, zaznaczyć, wywiercić i w sumie tyle. Nie wiem jak tam z tym przyłączem będzie, czy ma z obydwu stron, czy z jednej tylko. A za ślepkę z jednej, nie, z obydwu stron, to będzie można sobie wybrać, gdzie będzie bardziej pasowało. Ale tu i tak nie dzisiaj, raczej nie będę tam wiercił w ścianie, choć może później. Tam mam wypuszczony jakiś zaworek, by się chyba przydało. No bo tu nie będę miał, zaworkiem będzie zakręcenie całej wody w sumie. Więc lepiej chyba będzie trzeba dać, o tym nie pomyślałem, żeby kupić. Ale dobra, to się zrobi. Jeszcze. No i teraz tutaj podłączymy. I tutaj też. I powinno zaświecić się. Jak się nie zaświeci, to znaczy, że coś jest źle. Pajęczyna niezła, co? Jest jasno? Jest jasno, świeci. No, to się będzie lepiej teraz tutaj robić. Od razu. Można na bok dać. No i dobra, trzeba było chyba go tu wnieść. Wycentrować. Ciekawe, czy podejdzie ten, kurde, ten. Zaraz pomierzymy. Zaraz sobie pomierzy się. Trzeba było chyba przykręcić pierw tą, bo ja nie wiem, czy ta oparcie nie wystaje poza i to może być małe oszustwo wyjść. No. Tak trzeba je zrobić. Więc pierw skręcę to tutaj, żeby być pewnym, że wszystko jest ok, jeśli chodzi o dystans od tego i wtedy będziemy dopiero rozkminiać to dalej. To gdzieś tu, jakaś instrukcja. Może trzeba wszystko wiedzieć od razu. A tu jest ta śrubka, to do przykręcenia tego. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I to chyba do środka. Czekajcie, jak to może być? To by było tak, co to też idzie w to? To byłoby bez sensu trochę. A, przecież ten trzeba założyć, no. To wszystko jasne. I to przyjdzie w to, a to wejdzie w to i będzie pan zadowolony. Dobra, to kręcę to. Tylko od razu by wypadało wiedzieć, z której strony to ma być. Tego później nie rozkładać. Chyba bardziej będzie mi tu z lewej pasować, żeby było podejście wody, jeśli dobrze pamiętam, bo to ma wypuszczoną tą rurę. Gdzie mam ją wypuszczoną? Ona sobie tu gdzieś szła, a tutaj jest. No i tu damy kolanko, przejdzie nam tam. Nawet nie wiem, czy nie lepiej w dół będzie, zobaczymy na jakiej wysokości to wyjdzie, no ale tam z tamtej, nie z tej, tutaj.
Tylko tam z tamtej chyba, nie? Chociaż kurde, z drugiej strony zawsze tutaj rurki tu by nie było, nie? Jakby się dało od razu stąd. Gdzie tu jest środek? Tutaj gdzieś. Tu może i by stąd wyskoczył, tu w tą stronę. Tu i tak nic nie poskładam, bo tu mam już ciśnienie na tym. Dobra, jak złożę go, to pomierzę mniej więcej i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jak przejdę przez ścianę wyżej kibelka, jak nie, no to może bez kitu tutaj by było. Z tej strony lepiej od razu wejść i tyle. Tam będzie luz, jak tu jakiś blat będzie miał przyjść w przyszłości, a tutaj już nie będzie mógł dojść, no to nie będzie przeszkadzać ta jedna rurka tu po prostu. Dobra, to składam i ten, i zaraz zobaczymy. Dobra, poskładałem to po prawej stronie, chyba tak to ma być. I tu będzie się swobodnie chodziło i zamykało w razie czego. Zawór. Teraz to gdzieś tu powinno podejść i trzeba było to skręcić chyba. Będzie gotowe, nawet nie ma tutaj tych dziur takich montażowych do tego. Może nie są potrzebne. Tylko co, śrubokręt jakiś by się przydał chyba. A może się nie będzie obkręcać. Będzie dużo niżej, jak ta rurka tam idzie. Czyli chyba tam trzeba dać kolanko w dół i jeszcze jedno kolanko, żeby wyjść. Wydaje mi się. Albo nawet z dołu sobie tam, do dołu tam pójść i dołem wpuścić. No, z tej strony tam rurkę. Będzie to chyba lepsze rozwiązanie. Wydaje mi się. Jakiś zaworek, tylko muszę zobaczyć, co ja tam mam, bo coś pewnie mam. Więc jak coś, to się pierw sprawdzi, żeby zużyć to, co jest, nie kupować. Kawałek zaworka i stamtąd, no, żeby poszła jakaś ta. Jakaś rurka i będzie git, podłączymy to. Na śrubokręta się to uda przykręcić. Akurat na plastikach to jest plus, wam powiem tutaj, bo one wilgoć i po latach, jak gdzieś coś się spieprzy, a człowiek chciałby odkręcić, to nie ma później opcji, bo to wszystko purdzywiałe jest i w ogóle. A to tylko moje zdanie, takie prywatne. Może nie mam racji. Ale tak mi się wydaje. Dobra. Złapię jeszcze jakieś tutaj tymi szczypcami i można będzie go tutaj, kurde, usadowić i sprawdzimy, czy ta rurka podejdzie, ta sztywna. No i dobra, mamy go dziada. I chodzi sobie tutaj lata. Jak teraz by to sprawdzić z tą rurką? Trzeba było metrówką jakoś się przyłożyć. Zobaczyć, ile tam by weszło. Ale chyba to będzie mało, mi się wydaje. Tu będzie góra. Kurde, tu mamy centów luzu. Żeby ten kawałek rurki też tam wlas, a nie żeby tak na styk tylko to było. Taka piątka, bym powiedział. No tu 5 centów. A tutaj mamy do rury. O kurde, nie ma, nie da rady. Słuchajcie. Tutaj mamy do posadzki 11,5, 12. A mufy żadnej nie mam chyba, żeby jeszcze przedłużyć. Ale mógłbym to sprawdzić, bo pewien nie jestem. Może by się coś znalazło. Idę zobaczyć. Dobra, i mam mówkę, także jesteśmy uratowani, tylko teraz musiałbym sprawdzić, czy ona mi wejdzie. Czy ten kielich mi wejdzie tutaj do końca, żeby nie urżnąć za krótkiej. Ile to ma średnicy tutaj? Kółko, które wyciąłem, 120 mm. 120, ona jest 110, tak? A tu jest zgrubienie. Powinno to zgrubienie tak wejść. Tak pewnie obliczałem.
żeby ten kieliszek sobie siadł elegancko na rurce. To dobra, to dwa razy tego nie spieprzę, nie? Ucina i wkładam, zobaczymy, czy się uda. Dobra, to spróbujemy ją tu wcisnąć. Czy ona tu wlezie? To jest pytanie. Kurde, płyn miałem przecież pod ręką do mycia. A odby był bardziej śliski. No tak, kurde, powiem wam. Może być ciężko to. O, o właśnie tak. Pięknie siedzi. No i właśnie tak to miało być. To teraz pozostaje nam wymierzyć tą rurę. I fajnie, bo sztywna wejdzie, nie ta harmonika. Więc będzie dobrze. Tylko teraz co? Uciąć ją pierw. No i później przy ten, nie? Sprawdzimy, jak to. Zaznaczymy, nawiercimy te dziury, przykręcimy i będzie z głowy, tylko ten silikon jeszcze pójdę. Zobaczyć, czy będzie. Podejdzie tak? No, powinno być idealnie, bo to jest na 110, nie? Tak jest, tylko że będę musiał ją trochę chyba upierdzielić, bo będzie ona za długa delikatnie. Wydaje mi się. Kurde. Powiem wam, że na styk to mogłoby być. Sprawdzimy, najwyżej wyjmiemy, nie? O kurde, jeszcze zobaczcie, za długa nawet. Znaczy za daleko wcisnąłem. Więc będzie idealnie. Idealnie będzie, dobra. To to mamy. To i tak, żeby zaznaczyć, to muszę w to wcisnąć. Nie wiem, że się wyciągnie. O, tak to właśnie miało być. Równo trzeba ustawić tylko. Pięknie jest. Dobra, ołówek tylko gdzieś pieprznąłem już, a tutaj ślepka jeszcze wchodzi z tej strony. Uszczelka chyba od tej, nie? Tylko wiertło trzeba przygotować. Myślę, że Rafał tutaj pamiętał o rurkach, więc problemu nie powinniśmy tu żadnego mieć. Raczej tu rurka żadna nie idzie, wydaje mi się. Ewentualnie dla pewności mógłbym skrócić wkręta, ale nie, no gdzie. Na pewno pamiętam. Ma taką delikatną kreseczkę jeszcze, bo staram się sobie narysować, żeby wiedzieć, gdzie silikon dać, bo znalazłem bezbarwnego. To trochę tam naładuję przed montażem. Nie zaszkodzi. Ciekawe jestem, jak się będzie wierciło w tej kurde płytce. No to jest pytanie. Jeszcze patrzę, czy wiertło dobre dobrane. No ale tak by było, nie inaczej. Boston.
Boston to mi się przypominają święci z Bostonu. Dobry film, kurde, kawał czasu temu to było, ale... o jedynce oczywiście mówię, bo te dwójki to przeważnie, wiecie, jak wychodzą. Słabo. A, tylko jeszcze trzeba było zaznaczyć tasiemko, jak głęboko tu lecieć. Nie ma też co tam świrować na wylot przez chudziaka. Nie no, żartuję. Ale tylko troszkę głębiej jak to i tyle. Sobie zaznaczę. No i co, jak to zrobię, to będziemy brać się za te krzyżówki, żeby to podłączać. A jak to zrobię i starczy mi jeszcze czasu, to bym akryl puścił sobie tutaj naokoło parapetów. I do jutra by mi podeschło. Kurde, to daleko, co ja tutaj. No i dobra, tak o. Dotąd lecimy. Na razie bez udaru spróbuję kawałek, żeby płytka nie strzeliła, bo tu chyba jest jeszcze ten. Tamte wiertełko do płytek było węższe, ósemka. Oła, właśnie o to chodzi. Pierdzielone, zaraz mi płytka pęknie i będzie afera. Dobra, to przeszło. To już pół sukcesu. Ja pierdzielę, zaraz skręci łapę, walnę w sedes i będzie po robocie. Ale by był numer, by woda poszła, co? I to też mamy. Tylko teraz odkurzyć, odtuścić, kołki wbić, przykręcić. Taka będzie kolejność. Dobra, to wbijamy kołka. Mam nadzieję, że wejdzie. Raz. Jeden. Blask drugi. Gdzieś tu miałem coś do tłuszczenia i kawałek papieru. Aceton techniczny. Ale jest to napisane, że jest do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem. Więc powinien się nadać. Nie mam, jest tak ekstrakcyjnej benzyny, bo mi się zakończyła. Ale to też się nada. Gdzie ta kreska? Nie widzę. Zmazał, debil. Przejechałem po tym. Dobra, mniej więcej tak ten będę wiedział chyba. Dobra, to wszystko gotowe. Napaćkam tego silikonu, nie mi go wystarczy, kurde. Żeby nie wylazło też go za bardzo. I teraz kurde jak? Końcówka silikonu. Będzie równo? Tak średnio. Dobra, tak skończył mi się. Więcej nie ma.
Zawsze coś tam może u ten. Podtrzyma. Czy nie dalej tu powinno być? Kurde. Dalej nie, bo widać po tym. Tato, ściągnę zaraz. Chcę was przesunąć. Dobra. Zostawiam tak. Niech się dzieje, co się chce i tyle. Nie mam nawet więcej bezbarwnego, nie doryzykował tu z jakimś białym, kolorowym, bo to będzie lipa. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, możemy wsuwać i trzeba tylko trafić w dziury. Czekajcie, bo zaraz nie. O, 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 właśnie. Tak to miało być, trochę w lewo. Żeby tu siadło do ściany. No i go nie odsuwa, no. Tak o, by musiało być. No jest w miarę równa tej płytce. Teraz tylko trafić w otwór. Ale jeszcze czekajcie, bo to muszę założyć przecież. Dobra, tu by było. I tu też. I teraz będę królem CDS-u. A, jeszcze trzeba dechę przykręcić i zalać wodą go. Na razie czego? Tak tu mi nic nie pachnie, ale... O kurde, nie, nie mówcie. Że to nie wchodzi. Nie, wejdzie. Dobra, tu weszło. To tutaj chyba dociśnie śruba. Proszę delikatnie trochę to zrobić. Trzeba tylko wodą i będzie git, tylko coś z tym wymyślać. Zobaczcie. Chyba muszę naciąć nożykiem. Lekko. Albo tu się jajko zrobiło, za mocno naciągnąłem. Nie? No dobra, nic pomyślę, co z tym zrobić. Jakby było wkleić to na jakąś kroplę czy na coś. Nie, mam gdzieś tam to przyniosę, najwyżej to. Się przyklei na kropelkę i tyle. A, jeszcze deskę tylko założę i posprzątam ten cały bałagan. No i za TT będę brał się, za te łączniki. Jaki mamy czas? 13.07. 13.07, więc... no, więc zaraz córka wraca ze szkoły. O, siedzi. Wiecie, inaczej nie będzie. Tylko to, a to jeszcze trzeba założyć. Dobra, nie wiem, słuchajcie, ten dzień dzisiaj taki jest, że wiecie, robię takie rzeczy może mało ciekawe, więc dajcie znać w komentarzach, jak napiszecie, że jest lipa, nie chcecie tego oglądać, to po prostu nie będę takich dni nagrywał, dopiero jak coś będę konkretniejszego robił, to będę nagrywał. Bo to teraz tak w sumie będzie, parę dni takich, wiecie, ściemy na robocie, można powiedzieć. Sam siebie będę oszukiwał, że coś robię. Dobra, słuchajcie, zabieram się za... To było to? To było to. Za podłączenie tego łącznika na początek. Bateria pierdzielnęła. Weźmiemy tutaj, damy tak. To się już podłączy, no i później będę chciał zrobić tego, tu jak się światło zapali, nie zapali się. Czy się zapali? Nie bardzo, bo tam trzeba będzie jakoś pokombinować. Najwyżej przy latarce będę musiał podziałać, żeby podłączyć tutaj tego, te dwa schodowe, no i później do garażu trzeba będzie się przenieść i to samo zrobić. Jak mi czasu starczy jeszcze, to bym chciał tego akrylu tutaj wpuścić, żeby dzisiaj to podeszło. To jutro bym mógł wziąć przemalować, ale czy tak będzie, to nie wiem. Rozpięte tam, rozpięte. Cyk i teraz tego tutaj. No i zaraz przechodzę. To będziemy tu robić, tylko mówię, to chyba przy latarce będę, bo... O kurde, krew na ścianie, ja pierdzielę.
Niezły nam się dramat z dzisiejszego odcinka tu zrobię. Przemaluję tą krew najwyżej tym, jak będę tutaj ten akryl malała. Dobra. Czy nam to tu złapie teraz? Nie tak, do góry kołami. Tak, o. To by było twarde te 2,5 mm. Jest w poziomie? Nie wiem, czy ma poziomiczkę mało. O, to na oko. Na oko zrobimy, też będzie dobrze. Dobra. Tylko jeszcze sprawdzę. Nie będę, inaczej tu nie porobię jak z latarką, bo będę musiał to wyłączyć. Działa, działa. Trzymać się trzyma. Tylko czy ja go do góry... Nie, nie dałem go do góry nogami, nie mogę go dać. Na odwrót chodzi, nie? Powinien być... Tak wyłączone. A tak włączone. Ale mam napis tutaj, to jaką cholerę, co ja tam odwaliłem? Przez to, że schodówka. Dobra, i tak tu będą wszędzie schodowe, więc tu nigdzie nie będzie zasady takiej, że w jednej pozycji wszystko będzie, więc zostawiam to tak. No i tyle. I co, trzeba było teraz tu rozpinać to wszystko i zajrzeć gdzieś w internety, bo już nie pamiętam, jak to tutaj było. Tu też będę musiał chyba się posilić tymi skrętkami. Dobra, kończę. Słuchajcie, na razie tutaj też to obrobię tak samo. To miało iść tam. Już widzę, że coś tutaj jest nie ten. Poobrabiam co nieco. Latarkę sobie odpalę. Bo to będę musiał odłączyć zaraz. Może być, też będzie coś widać. Wszystko widać. Ale kończę tak i tak, bo będę was tu zanudzał mocno. I tak już pewnie usypiacie przed ekranem. Czekajcie, bo ja tu się bawię z tym prądem, a tu prąd jest, nie? Nie zasilający, tylko muszę wyłapać. Ten jest zasilający. Dobra, to będę wiedział. No, trochę tu poobrabę, trzeba to ponacinać. Więcej trochę luzu tutaj zrobić. Bo za mało luzu te kable tutaj czują. Więc porobię to i ten. I będę się odzywał. Słuchajcie, jestem przygłupem. Pewnie wy już to wiedzieliście, ale ja właśnie teraz sobie to już tak na maksa uświadomiłem. Naprawdę było mi potrzebne 4 schodowe tutaj i jeden pojedynczy, a kupiłem tylko 4 schodówki, więc na ten moment mogę zrobić tylko to i tam w garażu przy bramie muszę zostawić, będę musiał dokupić jednego. Ale to jak przy okazji będę jechał oddać to, co zakupiłem niepotrzebnego, to wtedy wezmę, dobiorę jeden łącznik właśnie ten, bo no braknie, nie ma lipy. Znaczy jest lipa. Dobra, możemy sprawdzać, czy zadziała. Stwierdziłem, że odkręcę tego schodowego stąd, dam go tam, żeby w garażu mógł ogarnąć wszystko, a tu po prostu dokupię pojedynczego i zamontuję. Ale teraz to my musimy podać tutaj tylko na który? A, tu już będzie zasilanie, jak włączę. Podane. Prawdopodobnie tak miało być. Gdzie to miało być? Oświetlenie garaż, na samym końcu. Nie działa. Dlaczego? Co ja spieprzyłem? A, dobra. Nie działa. Dalej. Dlaczego? Gdzie jest tu zasilający? Gdzieś coś źle wpiąłem. Dobra, słuchajcie, chwila prawdy. Zera nie podłączyłem i kurde... Działa.
A tu nie działa. O co chodzi? Coś jest nie tak. Słuchajcie, coś tu dumam, ale ten pierwszy schemat tu mnie w błąd kurde grubo wprowadził. Bo to jest inaczej pokazane tutaj, a inaczej na tym schemacie kolejnym. Czyli chodzi na to, że wszystko jest na odwrót, jak być powinno. Bo zasilanie na, i na lampę ma wychodzić z pojedynczego portu, czyli z tego górnego, i wchodzić też do tego. Więc jest źle, bo teraz patrzcie. Gaszę tutaj i tu nie mogę zapalić. Więc na pewno to jest źle, więc do poprawki zobaczymy ten wariant tutaj. Sprawdzę, tylko muszę tu odłączyć, żeby mi nie pieprznęło. No i przeprawić to muszę teraz tutaj, na szybko. Ale grunt, że znalazłem problem, bo tak stoję, to mówię, jak już zgłupiałem, o co chodzi. Dobra, mam to podłączone, w końcu. Zdjęty mam ten schodowy stąd, żeby go założyć w garażu. No i tyle, mogę teraz przejść sobie właśnie do garażu i robić dalej. To działa wszystko jak trzeba, tu zapalamy, tu gasimy i na odwrót, więc tu jest wszystko ok. I tak samo będzie w garażu, w sensie bramy i tutaj, i temat będzie załatwiony. Dobra, słuchajcie, u mnie temat załatwiony, mam to oświetlenie w końcu ogarnięte. Znaczy wiadomo, tu jeszcze dojdzie oświetlenie, tam lampka, dojdzie tutaj lampka. Może w przyszłości te plastry miodu na sufit, ale to w przyszłości, a na razie tutaj wszystko działa tak jak trzeba, tam też tamten przełącznik, pokażę wam, żeby nie było, że ściemniam, też działa wszystko, kurde, podeptałem sobie, będę musiał przemalować i tutaj też wszystko trybi, także mamy to. No i na dzisiaj koniec, na dzisiaj tyle, nie wiem co jutro zobaczę, bo ten akryl na pewno z rana, może po tą izolację, a może coś jeszcze wymyślę, sam nie wiem co to jutro będzie, także pewien nie jestem, że się jutro odezwę, ale zobaczymy. W każdym razie do następnego. Ja spadam, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej!